Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym materiale z Doom Eternal. I dzisiaj jesteśmy na Marsie, na Strażniku 1. Oj, będzie się działo, coś czuję, musimy dostać się do jądra tej planety. No, tam ukrywa się ostatni piekielny kapłan, tak więc lećmy za nim. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać, a my już lecimy. Nie zwlekajmy. Amunicja jest, wszystko jest. Demony są, okej. Tak więc wszystko się... dawaj, dawaj, namierz mi ten cel, dobra. Powiedzmy, że coś tam oberwał. Okej, Slayer zagrożenie maksymalne, powiadacie. Dobra, przegrzanie, dobra, dawaj mi go. Załatwiony, czy tamten wielkolud padł? Jak widać, tak, wystrzel dziurę w powierzchni Marsa. Dobra, taki jest nasz cel. Trochę ryzykowne zadanie. Tak, tam ciągle oddaje strzał. Czy tutaj nie ma czegoś, nie wiem, ukrytego? Sprawdzajmy, nigdy nie wiadomo. O, tam jest jakaś znajdźka. Nigdy nie wiadomo, co tak właściwie może się przed nami kryć. Tutaj też nic nie ma. Jest amunicja, więc dobra, podnosimy, podnosimy. Tutaj też nic więcej nie widzę. Nic, tak kompletnie nic. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, ważne, że pozbieraliśmy trochę rzeczy. O! No i to mi się podoba, kolejna runa. Ej, no tych run to trochę już mamy, co nie? Tak troszeczkę. Zastanawiam się, co tu można poodblokowywać. Czekajcie, będziesz szybciej biec po zabójstwie chwale. A to dajemy, słuchajcie, to się może przydać w sumie. Rzutem na taśmę, no tak. To już będzie tak. Ta umiejętność może być przydatna, że kiedy rzeczywiście giniemy, to wiecie. Tak, nie do końca, może nam zostać końcówka życia. W ogóle te runy, jak tutaj mamy, to wybieram w tym miejscu. No tak, ja sobie tutaj mogę je pozmieniać w sumie, bo tu mogę mieć maksymalnie 3. Oczywiście. I co, czekajcie, jak chcę na przykład. Tak, to bym chciał zostawić. Czas oszołomienia wrogów też niech będzie dłuższy. I te zabójstwa chwały na większą odległość, albo szybsze. Szczerze mówiąc, to bym chciał. No dobra, może zostawić tak jak teraz jest. To. Ale szybsze, czy właśnie? Nie. O, dobra, tak to robimy. Dobra, tak zmieniamy. Dobra, teraz jest git tak jak chciałem. W sumie szkoda, że tylko 3 można mieć, ale. Ale cóż, to musi wystarczyć. Ojejku, widzę, że nie wszyscy to przetrwali niestety. To spotkanie tutaj, nawet prawie ich nie zauważyłem za pierwszym razem jak szliśmy. Tam nie ma przejścia. Tu coś jest, raczej też nie. Tu był tylko ten znak zapytania, okej. No ale został odkryty, mamy super strzelbę na starcie. Wciśnij na klawiaturze telefonu 3x6, a przedstawiciel UAC z przyjemnością ci pomoże. Ale mają numer kierunkowy? Nie ma co. Dobra, już zmierzacie w moim kierunku. No, bardzo mi miło. Czy ich tutaj więcej nie powinno być? 10 tysięcy strzela. Oczywiście. Ło, dobra, trochę nie oberwali tak jak należy. O nie. Dobra, dawaj go z piłem. Strzela. Usłyszymy to pewnie jeszcze nie raz w tej okolicy, co nie? Dobra, daj mi to mrożoną bombkę. Ojejku, dostał? Dobra, przymrożony. Przymrożony, to najważniejsze. Dobra, dawaj go z tego. O, tak jest. Wow. Dobra, trochę mi tutaj zabrałeś pancerza. O, dobra, coś dla ciebie. Oj, dlaczego tego nie zżarł? Niedobrze. O, dobra, leżysz. Dobra, troszeczkę tego pancerza niech wlatuje, no ale mało. O, dobra, paliwo. Paliwo z chęcią przygarnę, ale dostał. Dobra, widzę, że tutaj towarzystwo. Dobra, na was to nie będę tak dobrej broni wykorzystywał chyba. Co mnie tutaj próbujecie załatwiać? Dawaj. Dobra, piła wykorzystana. Dawaj kolejny raz. Dawaj go. Świetnie. Co mnie tutaj? Kwasem mnie tutaj któryś. Ojejku, dobra, nie spodziewałem się. Wow, spaść tak nisko. Dobra, wybił go z tego. Dobra, o kurcze, ranił mnie stosunkowo mocno. Dobra, potrzebujemy czegoś mocniejszego. Dobra, niech strzela, niech to wszystko strzela jak trzeba. Jak dobra chcę, dobra, bo on już nie żyje.
Spóźniłem się troszeczkę. Dobra, życie. Życie, uwaga, życie, życie jest. O! A tu widzę, że mamy. Mamy coś ciekawego. Dobra, podniesione. Dodatkowe życie zebrane. Ile. No nie, przestań mi tu rzucać. Bez przerwy coś. Dobra, są rakiety. Dobra, jest tutaj więcej. Co ja tutaj jeszcze mogę znaleźć? Oprócz tego, że. Dodatkowy hop, jaki, dobra, nie, ta aura taka jest od tego wystrzeliwania, co nie? Ło! No, świetnie spadłem. Chciałem tam dolecieć, no to właśnie tak się dzieje. Jak kombinuję za dużo. Dobra, robił tutaj. I teraz tu. Okej, mamy więcej plazmy, cudownie. Dobra, idziemy stąd. Było fajnie, ale czas iść dalej. Dobra, weź ich spopiel nieco, pięknie. Dobrze. Otrzymują niezłe obrażenia. No, jeszcze przygarnę trochę tego. Tak jest. O, jeszcze jeden. Dobra, załatwiony. Nie ominąłem czasami. O, tu można coś ominąć, ale to chyba dopiero będę tam schodził. Tak mi się wydaje. Oho, więcej pancerza na ziemi. Ale czuję, że was tutaj nieco spotkam. Dobra, coś tam wybuchnęło. Wow. A co my tu mamy? Dawaj go. Może zeżre to wszystko. No. Gińżesz w końcu. Dobra, mamy go. Poszło w miarę szybko. Dobra, z piły nie da rady? Raczej nie. Ale to też robi swoje. Kurczę, dobra, muszę się chyba stąd jednak nieco odsunąć. Dobra, załatw. Pięknie. Piękny cios. Dobra, kolejny. No niestety zaraz nam się wszystko pokończy. Dobra. Ja bym się na chwilę stąd w ogóle właśnie może zmienił broń na tą. No dawaj, w górę wystrzelić się czasami można. O, ohoho, więc ciebie tutaj mamy. Dobra, dawaj, do przegrzania, ale bijemy. Kurcze. Dobrze, zwiewamy stąd. Raz jeszcze, mała ucieczka. No to jest jeden z tych, wiecie, przeciwników bardziej groźnych. Dobra, dawaj. Teraz kompletnie na niego co się da. Dobra, może jednak super strzelba. Może być ciekawa. Kurczę, amunicję biorę, a tutaj to by się życie nam przydało. Dobra, amunicja to tam gdzieś chyba jeszcze leży. Jakie rakiety się zbliżają? Jakie rakiety? Dobra, o, pięknie. Dostał. Ale. Kurczę, potrzebuję jakiegoś słabszego demona. Słabszego demona, który dałby mi trochę życia. Dobra, słabszy mówię. Dobra, o, ale nie, no to też muszę z czegoś słabszego ich próbować bić. Dobra, dawaj. Oj. Ryzykownie. Dobra. No, zresztą zgiń w końcu. Jakoś tak się biorę za niego, a dobra, tutaj życie jest. Dobra, tak też można, słuchaj, tak też można. Dobra, piękny strzał. Oj, na ciebie już trochę gorszy. Obrywałeś wszyscy. Wiedzą, że próbujesz się tam dostać. Aha, Samuel powiedział, że... Jest właz konserwacyjny na moście. Na planach jest właz. Okej, szanuję, przyda się. Czy ja tutaj... Ej, ja już tam coś... Nie, tam dopiero idę, okej. Tam jest, zobaczcie. Ej, chciałbym się wrócić i jakoś coś znaleźć. Uwaga, tylko. Tylko jak się tam dostać, co nie? To jest dobre pytanie. Dobra, weźmiemy trochę tego wszystkiego. Pancerz leży na ziemi, to głupio byłoby nie zebrać. Tylko właśnie, jak się dostać. Bo to chyba bateria strażnicza jest ukryta. No tak, tylko domyśl się jak. No tutaj to mogę zejść w dół. I nie wiem, czy to mi za bardzo pomoże. Serio, nie wiem, jak się dostać do tej baterii strażniczej. Bo tak wygląda, jakby gdzieś tu była. Może dopiero jak zejdę na dół, wiecie? Dobra, możliwe. Może tak, może nie. Zaraz się przekonamy. Oby to była jednak jakaś nowość. Czyli tak, tutaj przejścia raczej nowego nie ma. No to idziemy zgodnie z celem. No to może być przejście. Tam wbrew... A dobra, bo tam jest nasz cel, ale zobaczcie, dokładnie. Mogę iść tutaj, tak. Tutaj jest ta mała znajdźka. Jest kolejna bateryjka. No i czemu miałbym ją zmarnować? Jak dają, to bierzemy. Dobra, dawaj wyżej. Super. I teraz mam...
trafić tutaj. Idealnie. Idealne wejście. Dobra, otwieraj mi to przejście jeszcze. Nie, jedno uderzenie wystarczyło. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale mogę was trochę spopielić. Tak jest, tu jeszcze, o, jeszcze ty byłeś. Tak, nie zapomniałem o tobie, nie martw się. Dobra, załatwieni? Załatwieni. Tu coś mamy, ale, o właśnie, właśnie. Tylko, że tu nie mamy do końca spokoju. Dobra, zanim się tym zajmę, to załatwię te tutejsze demony. Chyba wszystkie, które miały zginąć, zginęły. Dobra, odblokuj to. Dobra, automapa zdobyta. Fajnie, ale mamy dostać się tam jakoś na górę, ale to nie jest przejście, co nie? Raczej nie. Dobra, a może źle poszedłem? Znaczy, no fajnie, że to zdobyłem tą automapę, ale nasz cel... Nie, no widzicie, nasz cel jest wyżej. Być może muszę się wrócić jednak. Czy tu są jakieś inne przejścia? Nie wiem, cokolwiek, a nie mogę jakoś dostać się od góry? Raczej nie, dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tam było jakieś przejście, mamy... Nie no, musimy dostać się wyżej. No tak. Ale nie no, tutaj to dobrze, że poszedłem. To jest chyba odpowiednie miejsce, nie no, mamy jedno miejsce, przez które możemy przejść. Nie no, to muszę... A muszę po tym pewnie jakoś się dostać. A, bo one mają takie wejścia w sobie, jakby. Dobra, dawaj tu. Zobaczymy, niech mnie pośle. Dobra, tutaj też wejdę. Nie wiem, gdzie najlepiej. Nie wiem, gdzie najlepiej, czy tam coś jeszcze ukrytego w którymś miejscu nie było. Ej. Aby na pewno. Dobra, a jeszcze raz dostań się. No, wskakuj tu. Okej, nie, teraz trzeba, o, dokładnie, tu się dostać. Tylko poczekajmy, aż któreś zjedzie w dół, dobra, tu. No i okej, tu nie ma przejścia. Ej, nie, bo ja tak kombinuję, liczyłem, że znajdę coś. A nie, jednak coś znalazłem, dobra, jest przejście. Często sprawdzaj automapę. No wiadomo, sprawdzam. Co tutaj znaleźliśmy? Co to jest? Pokażcie. BFG. O, to jest ta specjalna broń. Tak. Placówka na Fobosie pierwotnie założona jako ośrodek górniczy i przekaźnik komunikacyjny po zniszczeniu obiektu Argentu na Marsie. Rozpoczęła przyspieszoną ekspansję. Rada dyrektorów UAC, chcąc zachować monopol na Czerwoną Planetę i otaczając ją przestrzeń, wydała polecenie wybudowania ekspansywnej platformy obronnej. Projekt zakładał stworzenie na Księżycu potężnego działa cząsteczkowego, wykorzystującego technologię opartą na BFG-9000. Tak powstał BFG-10000. Największa stworzona przez człowieka platforma bojowa dysponująca wystarczającą siłą ognia, by obronić się przed najbardziej nawet zaawansowanymi flagowymi krążownikami FTL lub przed potencjalnym demonicznym zagrożeniem nadciągającym z przestrzeni kosmicznej. No chyba im do końca nie wyszło, no niby się bronią, ale trzeba by na pewno tak mega skutecznie. Ej, tam coś było, ej, chwila. Cofnijmy się nieco. Ła, dobra, patrzcie, ale bym go pominął. Dobra, sprawdzanie automapy musi być częstsze. Super. Dobra. Tu się dostaliśmy, no to teraz możemy tu nie. No rzeczywiście, sprawdzajmy to, bo będzie mi głupio, jak czegoś pozapominam. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mogę coś, tą ruchomą wieżyczkę. Jak mamy możliwość, to może coś tutaj poulepszajmy. Czemu nie? No w stroju to niestety na razie poczekamy chwilę. A właśnie, jeżeli chodzi o bronie, nie no, na razie bronie są te, co były. Okej. Idziemy w tym kierunku. Tylko niech... O nie. Dawaj. Oż ty dziadzie jeden. Ciśnij mocniej w te jego łapy. Dobra, zmiana broni na super strzelbę. Dobra, jak widać, podziałała. Ła, wzmocniony przeciwnik, ale no tyle co on dostał, to no, no musiał paść. A, spaliło nas. Tak nieco, ale jednak. Przynajmniej wyposażenie. Ej, co, kto mnie tutaj? A ty skąd się wziąłeś? Nie wiem, czasami się zastanawiam skąd. Dobra, weź go wysać troszeczkę pięknie. A, bo tutaj muszę tego użyć, tak? A, okej, musi być profesjonalne wejście po drabinie. Tylko spróbuję.
Czy oni mówili o nas? Strująca zawiera źródło zasilania BFG 10000. W tej chwili ci ją spuszczam. O, świetnie. Amunicja, on tutaj jest! Musisz... Rozpoczynanie. Mhm. O kurde, to będzie mocne. Wstrzelić się w jądro, zamiast strzelać gdzieś, wiecie, tam wrogów, to prosto w planetę. O ja. No tak, teraz to byliśmy w sumie na Księżycu, a nie na Marsie. Dopiero będziemy na Marsie. Oj. To będzie dobre. Dawaj, pełna moc. Wow, jaki to damage zrobiło. Idziemy dalej. Co tu? Ej, nie, no naprawdę, ta broń jednak ma ogromną moc. Ewakuacja załogi na powierzchnię Marsa. Slayer przejął kontrolę nad SG. Powtarzam, Slayer kontroluje nad SG. No to się dzieje. BFG 9000 to broń zdolna zabić większość demonów pojedynczym strzałem. Wciśnij R2, by strzelić olbrzymią kulę energii, która wygeneruje śmiercionośne macki, gdy będzie mijać demony. Wow. Dobra, mamy wszystkie bronie. Zabiorą cię do placówki na powierzchni Marsa. Dobra. No chciałbym tego użyć, szczerze. Dawaj, jaka to jest moc! Dobra, mogę? Mało amunicji, dobra, może i mało amunicji, ale to jest... Nie, nie wiem, co mam o tym powiedzieć, to jest przepotężne. Dobra, chcę więcej tej broni. Co zdobyłem? Czyżby to amunicja? Tak, to jest amunicja do tego. Nice, no to świetna kula energii. Dobra, czyli co, jedna z tych kapsuł ewakuacyjnych. A nie, to teleporter taki jakby, okej. Co tu się stało? Dotrzyj do portalu. Możesz użyć kapsuły ratunkowej placówki, by zjechać do jądra. Ale stąd się do niej niestety nie dostaniemy. Niestety nie, mówisz. Dobra, znajdziemy sposób. No to, co tutaj zrobiłem za wyłom. Głowa mała. Dobra. Oj, no i wiedziałem, że coś zepsułem. Zawsze mam problem, jeżeli chodzi o to takie idealne trafianie w to. Dobra, dawaj. Zdobyte. O! No, kurczę, serio? No niestety, no w takich poziomach to zawsze muszę się przyzwyczaić do tego, że coś takiego będzie się działo. Dlaczego jakoś tak krzywo latam na tym? No nie, no mój największy problem w tej grze używanie tych zdolności. Dobra, dotarliśmy. Okej. Zawsze jakiś tam mały plusik. Dobra, tutaj jesteśmy, no to co, no to lecimy dalej. Dobra, spopielony, ale jeszcze żyje, oczywiście, że żyje. Dobra, leżeć, pany. Oho, ktoś mi tutaj osłonki tworzy, który, gdzie on jest, a tu jesteś. Modlisz się o przybycie Slayera, zbawcy ludzkości? Naprawdę myślisz, że jeden człowiek może zatrzymać armię piekła? Zgadzam się. Ja się z tym zgadzam. Nie wiem jak reszta. Ale ja uważam, że jest to możliwe jak najbardziej. Ej, czy tutaj... O, wiedziałem, że warto się tutaj dostać. Zobaczcie, mamy jedno dodatkowe życie. Tam mamy jakiś sekret, tylko... tylko na chwilę obecną się do niego nie dostanę. Dobra. Stąd na pewno nie. Nie wygląda też, żebym mógł tutaj coś wybijać. Być może potem ten sekret nam się odblokuje. Witamy w piekle. O. Z pozdrowieniami od waszych przyjaciół z UAC. Wow, myślałem, że tu ktoś już atakuje. Totem wzmacniający w pobliżu. Oho, trzeba by go zniszczyć, oczywiście. Oczywiście, o siemka. Ale dostał, idealnie. Dobra, kolejny. Tak jest. Dobra. Najpierw wy. I najpierw ty, który tworzysz te przeklęte zasłony. Ej, to ten mnie tak tłucze tutaj. Oj, chyba nie tylko on. Dobra, dawaj. Pozbędziemy się wszystkich jak leci. Brawo, dobra. No, załatwiaj. Kolejny, ej, ten w ogóle jakoś nam się jeszcze ożywił, co ciekawe.
No widzę, że próbujesz odwalić. O, dobra, 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 dobra. Oj. Ej, bo zaraz stracimy życie. O kurde. Dobra, dawaj ich, dawaj ich. Nie, mam za mało HP. Dobra, przydałby się ktoś, kto mnie tutaj zregeneruje. Dobra, 4 HP, ale żyję. Wow. Dobra, trzeba używać mocnej artylerii. O nie, serio? Dodatkowe życie, no niestety. Niestety nie wszystko idzie tak, jak tak jakbyśmy tego planowali. A, dobra. W sumie to trzeba było użyć tej kuli energii. Byłem głupi, że... Ej, serio? Kolejne życie? Nie, zablokowałem się tutaj jakoś fatalnie. Ej, dobra, dawno już tak nie było. Dobra, pancerz. Wiecie co? Dobra, potrzebuję tutaj chyba tej specjalnej broni. Dawaj ją. Powinienem od razu z tym wchodzić. Jak mam to dostępne, to po prostu z tego bijemy. Dobra, załatwione. No i jeszcze mnie zrzucił. No, cudownie. Ło, panie drogi. Bez takich mi tutaj. Dobra, leżą. Dawaj go. O nie. Węże. Ej, no słuchajcie, to jest ten jakiś gorszy moment, w którym po prostu... A, bo to jest ten totem. O kurde, zapomniałem, że muszę go rozwalić. Bo inaczej, inaczej to, co się dzieje teraz, to będzie codzienność. Wow. Dobra, dawaj go. Gdzie ten totem jest, ja się pytam? Gdzie on jest? Zapomniałem kompletnie, że rzeczywiście było wspomniane, żeby go zniszczyć. Ej, bo nie mamy absolutnie amunicji. Dobra, dawaj trochę. Zawsze to coś. Dobra, leżysz. A wy też możecie paść w końcu. Jak to poza zasięgiem? Dobra. Już mnie ktoś tam w plecy bije. 3 amo, no i się kończy. No i wszystko co dobre się kończy. Dobra, dawaj go. Jak to za mało paliwa? Jak za mało? Nie wiem, słuchajcie, nie widzę tego przeklętego totemu, a oni dlatego są tacy przepotężni. Gdzie wy macie ten głupi totem? Nie no, bez pytań. O, tutaj jest, no nie wierzę, tu się kryję. Dobra, no to koniec z wami. No to było fajnie, ale się skończyło, panowie. Niestety, na złość wam, ale ukryli go, kurczę. No ukryty był nie najgorzej. Dobra, dawaj ich, dawaj, piły na razie nie użyjemy, paliwa nie ma. O, rakiety, a nie, już mamy, już uzupełniliśmy. Leżysz, dobra, gdzie kolejni? Tutaj jeden kolega, padnie normalnie. Same uderzenia nie robią wystarczająco wiele. Czy to jest aby na pewno koniec? Tu jest jeszcze trochę paliwa. Mogę podnieść? No, czemu nie podniosły się od razu? Giń. Tak, teraz wszyscy. Teraz nam się dopiero przejście odblokowało. No dobra. A teraz gdzie ono się dokładnie odblokowało? Chyba tam wyżej? Nie, to... A, tutaj nisko, okej. Czy aby na pewno nic nie przeoczyłem? Nie, dopiero dalej, na dole. Być może będzie jakiś punkt pretorski chyba, co nie? Tu chyba lepiej nie spadać. O, tu jest coś ukryte. Ukryte... Wow, prawie zleciałem. Szczerze to nie widzę, żeby tu coś było ukryte. Po prostu ścianka do rozwalenia. Dobra, tu jest zablokowane przejście, a tu już nie byłem wcześniej? Może tak, może nie. Ej, zaraz, musimy się... Ale to jest zablokowane. Nie, no to na razie nie przejdziemy. Ale aż zastanawia mnie ta jedna ścianka, którą zniszczyłem. Czy naprawdę ona nic nie kryła? Ej, nie wiem, a nie mogę... Nie, tutaj to ja się nie zmieszczę. Nie, no dobra, zmieści to się zmieściłem. O, dobra. A jednak warto szukać. Sekret znaleziony. Dobra, dawaj. Dawaj, punkcik. Mamy znowu 3, ale 3 to wciąż nie tak dużo, jakbym chciał. O, i dobra, widzę coś naprawdę ciekawego. Szkoda, że tego nie mam. Ta broń by się przydała. Tu przejście nam się odblokowuje, ale tu mamy dodatkowe starcie. Wiecie co, spróbujemy. Oczywiście, że spróbujemy. Ale jak to będzie, to ja nie wiem. Dobra, rozwal go. Dobra, ten jeden padł, drugi padł. Dawaj mi. Co tam, chociaż to trochę zajmują te zabójstwa niestety. Ten się jakiś w ogóle niewidzialny zrobił? No nie, tak się nie bawimy w niewidzialności. Dobra, wszyscy leżą. Sekretne starcie zostało ukończone. No i fajnie, ale... Czy aby na pewno nic nie ominęliśmy? Nie. Idziemy dalej. Zmieńcie mi broń na to. To jest świetne. Winda.
Winda ku górze. Okej. Okay. Dokąd mnie to zaprowadzi? Przygotuję sobie dla pewności. A, z tej strony się odblokowało. Ej, tu nic nie ma. O, no i sekret, który można by pominąć. Co tu będzie? O, łowca, proszę. Jest i kolejna fajna znajdźka. A, trzeba... O, i tam jeszcze coś będzie, ale na razie przejście jest zablokowane, więc zaraz, zaraz je otworzymy. Dawaj. Dostęp do mostka z działem na powierzchni. Ładowanie ręczne aktywne. Okej. Okay. Wiesz, że to jest broń, a nie teleporter. No cóż, jak się mamy wstrzelić, to się wstrzelimy. Co z tego? Jessica z działu HR. Zapiszecie na akcję UAC. Oddaj krew śmiertelnym inaczej. Bądź bohaterem. Oddaj krew. Oddaj całą krew. Aha, no na pewno się skuszę. Dobra, mogę odblokowywać kolejne, ale, no właśnie. Już mamy w sumie wszystko, co chciałem, co nie? Wszystko, co tutaj byłoby warte uwagi. Mania sprzętu odblokowana. Spoko, no szkoda, że tylko trzy runy aktywne. Ja to bym chciał mieć wszystkie naraz, wiecie. Tak by było najlepiej. No i co? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, co tam jest? Kolejny. Nie no, tu chyba trzeba się od razu wstrzelić. Dawaj, aktywuj to. Przejmij kontrolę. Katapultę jonową zaprojektowano do strzelania wyłącznie amunicją UAC kalibru 85. Po co amunicja? Slayer się sam tam strzeli. Nie no, to jest, słuchajcie, przerąbane. Konsekwencje strzału, ognia. O kurde. 3, 2, 1. To jest szaleństwo. Wow. Tego to się demony nie spodziewają, bez wątpienia. O kurcze. Dobra, dawaj. Jakie to piękne. Tak jest, tak, dokładnie. O, to nam chodziło, to nam wyszło. Dobra, załatwieni wszyscy? Chyba tak na to wygląda. Ej, tam w sumie nie odblokowałem tego przejścia, które było zablokowane wcześniej, co nie? Nie wiem, dziwne. Dobra, nieważne. Ale tutaj leży. Wszystkiego pod dostatkiem mamy. Nie będzie tu jakiegoś sekretu, bo nie wiem w sumie, w którą stronę mamy iść, ale... Ale być może coś tu będzie. Rozejrzyjmy się dokładnie. Ha. Nie no, tędy to wlecieliśmy. To moje szukanie sekretów. Co mi da? O! Kurczę, dobra macka była. Czy ona chyba nie padła w końcu, co nie? O właśnie nie. No, trawi ją w końcu, no. Tu kolejna, no. Pojawi się? A może nie, może tą już zdjąłem. Dobra, nieważne. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść tym razem? Zaraz, skąd ja przybyłem? Zobaczmy tą mapę. A, okej, okay, czyli muszę iść bardziej... Dobra, w tę stronę, dobrze idziemy. No, leżysz. Idealne wyczucie czasu. Ojejku, ile tego tutaj jest. Będę tak do każdej z was podchodził i strzelał. No na to wychodzi. Ej, a ta przeżyła w ogóle jakimś dziwnym sposobem. O, tam coś jeszcze z góry nas atakowało. Czy tylko mi się wydawało. No gin, prawie. Na razie tą broń z niej, to wiecie, i tak najmniej korzystam. Tutaj jak się amunicja, no trafisz w końcu. No co jest grane, że nie mogę tyle razy trafić. Dobra, spopielaj, daj mi troszeczkę troszeczkę pancerza. Który jeszcze? Jeszcze jeden. Dobra, reszta leży. Wow, widzę, że mi się amunicja kończy. Dobra, no to się wcześniej obudziłem. Strzelam jak szalony, a tu nie ma amunicji. Nic nie przeoczone. Nie no, muszę iść tak jakby chyba. O, tu jest sekret, dobra. Dobra, co tym razem? Tryb wzmocnienia rzeź. Okej, spoko. Tam byłem? Może już tam byłem? Nie wiem. Nie wiem sam, to wszystko jest tak zrujnowane, że weź się tutaj nie zgub. Zaraz, tam było przejście, ale to nim chyba zeszliśmy. Zaraz, nasz cel jest... A nie, dobra, nasz cel jest wyżej. No to jeżeli nasz cel jest wyżej, to może rzeczywiście skorzystajmy z tej możliwości. Ej, ale... Ale zaraz, co my tu mamy? A, dobra, jest możliwość wejść jeszcze wyżej. O, jest kolejny punkcik. Dobra, zaraz zobaczymy, ile ich mam. Dzisiaj troszkę ich...
wleciało. Kogoś słyszałem. Dobra, słuchajcie, mamy 4 punkty. No dalej kusi mnie inwestować w to, ale w sumie to też się przyda. A co my tutaj mamy z nowych rzeczy? Z każdego demona zabitego w wyniku wybuchu granatu wypadają małe bomby. Ej, to jest dobre! Granat generuje drugą, większą i niezadającą obrażeń eksplozję, która wytrąca demony z równowagi. Dobra, na razie damy to, żeby małe bomby wylatywały. Wydaje się dość interesujące. Dobra, niech będzie. I co? Nasz cel jest tutaj. Dobra, tam trzeba co nieco zniszczyć i otworzyć sobie przejście, ale pójdziemy tam już na spokojnie w kolejnym materiale. Jeżeli dzisiejszy wam się podobał, nie zapomnijcie standardowo zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!